Niebo za oknem powoli się rozjaśnia. W niewielkim pomieszczeniu znajdują się tylko dwie osoby, a jedną z nich jest drobna niewiasta. Na oko 17-letnia. Drobna, pucowata twarzyczka i zaspane oczęta dodają jej uroku, a potargane włosy wskazują, że niedawno wstała. Dziewczę siedzi przy drewnianym, niewielkim biurku, na którym poza migoczącymi świecami, rozstawionymi w całym pomieszczeniu zresztą, leżą stosy ksiąg i pergaminów. Dziewczyna z przymkniętymi oczami stara się pomimo zaspania notować wygłaszane hardym, choć niezbyt młodym głosem przemówienie należące do profesora Wolfendina, który swą uczennicę stara się nauczyć przydatnych informacji. Być może owe informacje przydadzą się przyszłej królowej, którą jest Aylanda. Dziewczyna dziernie się trzyma, jednak zmęczenie wygrywa i prawie zanurza się w objęcia Morfeusza. Gdy nagle pada słowo, które momentalnie ją wybudza z tego letargu. Jej głowa podnosi się, a oczy rozszerzają. Długie biuro, które trzymała między opuszkami, opada na pergamin, robiąc niewielkiego kleksa, a dziewczyna całkowicie rozbudzona wpatruje się w swego profesora, który mówi te słowa. Mówi się, że smoki władały naszą krainą, a potem pojawiła się rasa ludzka, która szybko znienawidziła jaszczury za ich wielkość i moc. Ludzie czuli zazdrość, a ta powoli zatruwała ich organizm i doprowadziła do polowań na ów stworzenia. I choć ludzie byli dla smoków maleńcy, to było ich wielu i byli skoordynowani i osiągnęli swój cel. Smoki schroniły się w trzewiach ziemi. Jednak były też smoki, które nie chciały walczyć. Chciały żyć. Żyć wśród ludzi, wiedząc jednak, że to niemożliwe w ich naturalnej postaci, przybrały nowy kształt, bardziej ludzki. Jednak i to nie pomogło, a ludzie nadal byli nastawieni do smokoludzi wrogo. Od tamtej pory nikt o smokoludziach nie słyszał. Tak mówią starożytne podania. Ale to bzdura! To czarodzieje ukrywali smoki. Nadal dają im ochronę po dziś dzień. Pod ziemią mieszka grupa smokowców. Posiadają potężną księgę, którą czarodzieje kazali im ukryć. Dziś jednak czarodzieje wielce by na niej skorzystali. Wiem, jaka jesteś, Aylando. Wiem, że pragniesz przygody. I wiem, co planowałaś z łowcą. Dziewczyna zarumieniła się. A skoro chciałaś wyruszyć na wyprawę bez celu, to dam ci cel. Znajdź księgę magii przedwiecznej żywiołu i sprowadź ją do mnie, a w nagrodę podszkolę cię z tego i owego. Profesorze, dziękuję! Krzyknęła ucieszona dziewczyna, biegnąc w kierunku profesora i ściskając go serdecznie. Powiadomię Aylanda, on już wszystko wie. Twoi rodzice też. Uważaj na siebie. Rzekł, machnął dłonią, a na ciele dziewczyny zamiast zwiewnej sukni pojawiło się odpowiednie odzienie. Wysokie buty i bluza z kapturem oraz czarna, długa peleryna, haftowana z symbolem róży, symbolem jej rodu. W dłoni natomiast pojawił się pokaźny woreczek złota. Ponownie machnął dłonią, a dziewczyna rozpłynęła się w powietrzu. Gdy zamknęła oczy, poczuła, że jej ciało przestało być stałe, a stało się bardziej dymem. Gdy otworzyła ponownie oczy, znalazła się w zupełnie innym miejscu. Owym miejscem był zielony zagajnik na dnie ogromnej jaskini. Na szczęście nie była tu sama, gdyż był przy niej łowca, który na jej widok wstał z kamienia, wyciągnął dłoń w jej stronę i tak oto ona i on wkroczyli w nieznaną sobie przygodę. Czy udało im się znaleźć zaginiony artefakt? Zagrajcie w opowieści Baśnia Mistrza Sekrety Smokologów i sami się przekonajcie, jak u was potoczy się ta przygoda. Ta gra paragrafowa RPG została wydana przez Black Monk w zeszłym roku, jednak gdy miała swoją premierę, ja zajęta byłam produkcją bałwanków, więc nie mówiłam wam o niej i jej nie recenzowałam, jednak bardzo chciałam o niej opowiedzieć, więc ją kupiłam i dziś wam o niej opowiem. Czy jest to druga część opowieści Baśnia Mistrza Tajemnic Dziwnorasu? Nie do końca, bardziej jest to kolejny zbiór przygód w tym samym uniwersum, jednak w zupełnie innym miejscu, choć z tymi samymi postaciami do wyboru, ale o tym powiem za chwilę. Dla niewtajemniczonych szybko powiem, że jest to książka, w której wcieramy się w baśniomistrzów lub baśniomistrzynie i opowiadamy swoją historię, równocześnie ją rozgrywając. Możemy grać w nią solo lub z przyjaciółmi i wtedy albo wspólnie razem wypełniamy cel misji, albo wprost
wprost przeciwnie. Rywalizujemy o jej wypełnienie i przeszkadzamy sobie wzajemnie. Jednak zanim wybierzemy przygodę, a tych jest aż 10, musimy wybrać naszą postać, a wybieramy wśród 14 różnych postaci. A te postacie to czarodziej, czerwony kapturek, książę bądź księżniczka, łowca, mnich, naturalista, pirat, szerma, szkot, uzdrowicielka, wiedźma, zagubione dzieci, złodziejka i żołnierz. Po wybraniu postaci i przepisaniu jej statystyk do tabeli wybieramy w końcu naszą przygodę. Po wybraniu przygody możemy, chociaż wcale nie musimy, użyć przygotowanej przez twórców do niej mapy. Możemy też taką mapę sami sobie uzupełnić i sami sobie przypisać na puste miejsca numery, a tych mamy aż 50. W trakcie wypełniania naszego celu spotykamy różne postacie, mamy przygody, możemy zdobyć też dodatkowe zadania, dzięki którym mamy możliwość zdobycia ciekawych przedmiotów czy też nagród. Możemy też oczywiście atakować niektóre postacie, chociaż wcale nie musimy. Jeśli chodzi o walkę, to ta wygląda tak samo jak w Tajemnicach Dziwnorasu. Zasady tej gry również się nie zmieniły. Co zatem tutaj dodano? Ano dodano ciekawą nowość. Otóż tym razem postacie na początku gry są dobre, a w trakcie gry mogą przejść na stronę zła. To jest bardzo fajny pomysł. Niestety nie do końca jest on w pełni wykorzystany. Gra jest bardzo stronnicza i daje nam profity z bycia dobrym, a niestety nie mamy profitów z bycia złym. Powiem więcej, niektóre nagrody, które możemy zdobyć, możemy wykorzystywać tylko wtedy, gdy jesteśmy dobrzy. Oczywiście nie wszystkie, większość z nich jest neutralna, natomiast nie ma żadnego przedmiotu, który możemy wykorzystywać tylko wtedy, gdy jesteśmy źli. I to mi się nie podoba. Wolałabym, żeby też były przedmioty, które możemy wykorzystywać, gdy jesteśmy źli. Dodatkowo nie do końca wyjaśniono, kiedy postać wkracza na złą stronę. Czy wtedy, gdy atakuje jakąś postać, niezależnie od tego, czy ona jest dobra, czy zła? Czy może tylko wtedy, kiedy ta nasza postać okrada inną postać? Tego nam nie wyjaśniono, to zostawiono na ręce baśniomistrzów. I z jednej strony jest to okej, bo dzięki temu mamy większą swobodę, ale z drugiej szkoda, że tego nam nie określono. Szkoda też, że nie dodano nam takiej tabelki, dzięki czemu łatwiej by nam było kontrolować, czy nasza postać jest w tym momencie zła, czy też dobra. Nie podoba mi się też to, że na początku gry jest nam powiedziane, że wszystkie postacie na początku gry startują z bycia dobrym. Powinniśmy moim zdaniem startować z bycia neutralnym i ewentualnie w trakcie gry być albo dobrym, albo złym. Szkoda też, że w przygodach nie dano nam opcjonalnej zasady, na przykład ukończ tę przygodę z jednym graczem złym, lub niech wszyscy gracze będą dobrzy, lub niech wszyscy gracze będą źli. To też by było fajnym pomysłem, niestety czegoś takiego tutaj nie mamy. Z drugiej strony sami możemy to przecież ustalić, ale szkoda, że nam gra tego nie podpowiedziała. Dodatkowo bardzo mało jest stron, w których nie zrobimy czegoś, bo na przykład jesteśmy albo dobrzy, albo źli. Tego też mi tutaj brakuje. Szkoda, bo można było to bardziej wypchnąć, to bycie dobrym i bycie złym, a mam wrażenie, że jest to bardzo poboczne i troszkę autor bał się trochę bardziej wypchnąć to bycie dobrym i bycie złym, żeby ono faktycznie miało w przygodzie większe konsekwencje. Bo tutaj mi tego zabrakło. Z drugiej strony ta gra jest na tyle otwarta, że sam baśniomistrz może w trakcie gry troszkę ją modyfikować i nie dopuścić, żeby zła postać rozmawiała z jakąś dobrą postacią. I to też jest fajne w tej grze. Jak mówiłam wcześniej, w grze mamy do wyboru 14 różnych postaci i są to te same postacie, które mieliśmy w Tajemnicach Dziwnolasu. I z jednej strony wydaje mi się to logiczne, ale z drugiej szkoda, że nie dodano nam jeszcze jakichś nowych postaci, żeby troszkę to wszystko urozmaicić, albo żeby troszkę zmieniono nam statystyki tych postaci, które tutaj mamy. A niestety tak nie jest. Z trzeciej strony ta gra jest na tyle otwarta, że sami możemy sobie wymyślić swoją postać i w miarę ją tutaj dopasować. Tyle jeśli chodzi o rzeczy, które nie do końca mi tutaj pasowały. Jeśli chodzi o plusy, to przygody są tutaj plusem dla mnie. Co prawda we wszystkie nie grałam, grałam tą grę 3 razy. 2 razy grałam w jedną przygodę, dlatego że bardzo mi się ona podobała. I raz grałam w nią sama, a raz grałam w nią w 3 osoby. Jest to przygoda, która być może nie każdemu się spodoba, ale mi się
się ona bardzo podobała, miałam na nią pomysł i dlatego grałam w nią aż 2 razy, a raz grałam w inną przygodę. Podoba mi się to, że niektóre z tych przygód mają bardziej rozbudowany cel. Podobają mi się lokacje, które tutaj spotykamy, postacie, nagrody, które są bardzo ciekawe. Mamy też obszary, które jeśli mamy tajemnicę dziwnorasu, mogą nas do niej przenieść. Jeśli natomiast tajemnic dziwnorasu nie posiadacie, to też te lokacje będziecie mogli grać, co jest bardzo fajnym pomysłem, bo możemy sobie naszą przygodę trochę urozmaicić. Bardzo podoba mi się to, że w trakcie wykonywania jednej przygody mogę nagle ją porzucić i zmienić na inną. Jest to jak najbardziej uzasadnione i to mi się bardzo tutaj też podoba. Oczywiście nie sposób nie wspomnieć o wykonaniu tej publikacji, a ona ponownie zachwyca. Uwielbiam to, w jaki sposób ona została wykonana. Zarówno nowa mapka prezentuje się wspaniale i oczywiście nie mogłam się powstrzymać, żeby jej nie pokolorować, ona aż się prosiła o to, także to jest też dla mnie dodatkowy plus, że można tą mapkę, jak i każdą stronę w zasadzie w tej książce pokolorować. Więc jeśli macie dzieci, to macie jeszcze dodatkowo kolorowankę. Wszystko tutaj do siebie wizualnie pasuje i wygląda naprawdę bardzo ładnie. Dodatkowo jest to spójne z tajemnicami dziwnych. Do gry poza samą grą potrzebujecie oczywiście mapki, która jest dołączona do gry. Potrzebujecie również 2 kości K6 oraz 1 kości K4. Jeśli kości nie posiadacie, to w tej książce macie też zamiennik kości w postaci tabeli, w której to losujecie sobie numerek. Albo możecie też użyć generatora kości. Pełno takich jest na internecie do wyboru, do koloru. Przyda się także odpowiednia atmosfera i ciekawe przedmioty, które grę wam urozmaicą. Ale o tym, jak sobie fajnie przygotować klimat pod tą właśnie grę, opowiem już niedługo w oddzielnym filmie. Ogółem, pomimo drobnych uwag, bawiłam się super. Ja uwielbiam być baśniomistrzem i wpływać na całą fabułę. Zawsze coś tam pozmieniam, rozbuduję, żeby fabuła, żeby sama rozgrywka była bardziej ciekawa, wciągająca, a nie tylko była zwykłą, nudną rozgrywką, w której to przechodzę ze strony na stronę i czytam, co tam jest napisane. A skoro już jestem przy czytaniu na głos, to tej książki, jeśli ktoś nie lubi czytać na głos, to wcale nie musi, bowiem na każdej stronie macie kod QR, wystarczy, że go zeskanujecie, odpali wam się strona z lektorem, który daną stronę wam przeczyta. To jest bardzo fajny pomysł, więc jeśli nie lubicie czytać, to tutaj macie gotowe rozwiązanie. To rozwiązanie ma tę wadę, że nie wpływacie, nie zmieniacie troszkę tej rozgrywki. Tylko lektor wam czyta to, co jest na stronie. Natomiast z drugiej strony, jeśli ktoś bardzo nie lubi czytać na głos, to jest idealne rozwiązanie. Jeśli graliście w opowieści baśniomistrza Tajemnice Dziwnorasu i wam się podobało, to zdecydowanie polecam wam opowieści baśniomistrza Sekrety Smokolochów. Jeśli natomiast graliście w Tajemnice Dziwnorasu i nie do końca wam one podeszły, to Sekrety Smokolochów nie różnią się aż tak bardzo od Tajemnic Dziwnorasu i myślę, że jeśli tamta gra wam się nie podobała, to Sekrety Smokolochów również wam się nie spodobają, niestety, dlatego że one są bardzo podobne. Fakt, dodano nam tutaj to, że możemy mieć albo dobry, albo zły charakter, ale niestety nie do końca jest to wykorzystane. Więc te gry są bardzo podobne, różnią się oczywiście tym, że mamy inne przygody, inne lokacje, inne postacie, które tutaj spotykamy, ale trzon rozgrywki jest taki sam. A wy mieliście okazję już grać w Sekrety Smokolochów? Podobało wam się, nie podobało wam się? Piszcie na dole w komentarzu, chętnie się o tym dowiem. Dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Jeśli wam się on spodobał, to proszę zostawcie mi łapkę w górę, to was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!